Bierz to, Weźmiemy. a ja będę ścinał drzewa już. Czekaj chwilę. Ja zrobię tak, żeby to miejsce było takie troszeczkę bardziej dla nas przyjazne. Mury? Przygotowuję tutaj... Nie, przygotuję tutaj kilka takich rzeczy ciekawych. Możesz, kurde, nie w tą stronę popchnąłem drzewo. No, bierz to. Lisu, zbieraj kłody. Poczekaj. I tu się czymś zajmuje. Na pewno nie zbieranie kłody. No. Dobra, powiedzmy. Poza tym brakuje mi jednego patyka. Okej, już. Ej. Brum, brum. O, nice. Dobra, lecimy. Need for speed, kurde. Need for speed. W tamtą stronę. O, ciekawe. Się zsiapałem, no. Cześć, ja bym tylko zrobił małą rzecz. Jaką? O. Masz tam siedzenie. Co? No, widzisz, no chodź tutaj. Tu. A. Żebyś nie musiał pić tego. Panie. Tylko, że mi się nie opłaca tam biec. Up! Właśnie mi spadające drzewa. By the way, właśnie mi się coś przypomniało. Co? Że mam w plecaku jedzenie, które będzie zaraz zga. Dzięki, że ostrzegłeś. Zawsze do usług. Chodź tu zjeść. No właśnie przyszedłem. Czekaj. Okay. O, no oczywiście musiałem. Debil. No to się padniesz u mnie. Ale z ciebie ognisty chłopak. Jedz. Okej, nice. I co tu mam za listę to do list? Ale wiesz co?
jakby bardziej tą bazę rozbudowywać. Tam masz jedną kłodę z tyłu. To ja bym to zrobił dopiero po tym, jak zdobędziemy piłę łańcuchową. Opierasz się tak na tą piłę łańcuchową? Tak, bo to jest znacznie mniej pracy. Drwale, kurde. Bracia, drwale. Nie! O, jak dziwnie się podkręciło. I to jest aż 5 desek. Kłód znaczy się. Większe drzewo to im więcej kłód. Chociaż to w deforeście jest zachowane. Nie mogę mieć. Leci na ciebie. Nie. Oj tak, oj leciało. Lecisz. Rzucę, no bo nie mogę przejechać przez ciebie, bo już mo. Zludniłem ci pracę. A ze mnie niedobry lis. O, to jest jeszcze jedna kłoda w skalę. No jak fajnie. Jeszcze tylko 60 kłódek. No ja tu w tym czasie całe dwa drzewa zrzuciłem, więc chodź tu szybciej. Tak, tak, tak i piórka, 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 piórko chodź tu. Lisu, bo trzy drzewa tu na ciebie czekają. Mam strzałki, strzały znacznie. W sensie trzy zwalone drzewa, takie duże drzewa. I właśnie ścinał czwarte. No właśnie widzę. Leży wszędzie mnóstwo kłód, no drabiej trochę. Przydałby się nam drugi ten wózek. Nie wiem, podoba mi się to, że ja ścinam drzewa, a ty biegasz z tym wszystkim, bo... Ja lubię ścinać drzewa, a nie lubię biegać, a ty musisz biegać. Ała! Mam za swoje. Ła, to ty byłeś, śmieciu. Ja tutaj jestem i biegam. Niewdzięczniku, coś mnie uderzyło i mi zabrało pół HP. Drzewo może ci za damage. Ciekawe jakim cudem jak stałem od drugiej strony. Ja rozumiem, że deforest. Aha, bo tu jest ten, bo tu są typy. No właśnie! Mówię, że to nie drzewo. Bum! No bum, dostałeś właśnie bum. Gdzie mam tu twoje bum? Nie śmiej się. Już? No! Ej lisy, bo ja dalej drzewa niszczę. Ała! To mnie, ej, to drzewo mnie ściągnęło do ostatku HP. To uciekaj, bo tutaj był jeszcze jeden ten typ. Ej, leci kolejny. Ej, lisu, kurde, weź! Bo my nie wyrobimy się z tymi kłodami. To już przez co, jak na tą chwilę, bo tutaj... Ja tnę kolejne drzewo. Pełne, ej, weź, stopuj! Stopy, weź se, zrób kolejny wózek. Get some help. Już, zetnę tylko to drzewo. Okej. Okay. Już ci pomagam, lisu, bo sobie nie radzisz samemu. Więc ja ci pomogę, przyjacielu. Mm-hmm. Żebyś nie był sam w tej robocie. Ścinając kolejne drzewa? Nie. Ale mi to wystrzeliło. Robię sobie to coś też. Niezwykle tych kłód tutaj jest. No mnóstwo. To jest chyba z 5 ściętych drzew leżących. Jadę tyłem. Nie, mam i dwóch patyków brakuje, okej. No, C.
A tu jest ten drugi typo. On jest obok naszego domu. No mówiłem, że jeszcze był jeden. Nie myliłem się. No spadaj stąd. No. Jezu, tu jeszcze głody leżą. Ej, bo ja jadę z kolejną pełną tą, a jeszcze tam kilka kłód leży. Tu właśnie po niej idę. Myślałem, że wyrobimy się na dwie. Jak to wygląda? Zawisie. No, biegiem. Prędzej, jak co tak wolno? Już, już, przepraszam, proszę pana. Ej, tu są tylko trzy kłody. No, mówiłem, że kilka kłód zostało dosłownie. I to jest jeszcze za mało. No, mówiłem, że chcę więcej drzew ścinać, a ty mi zabroniłeś. Idę więcej drzew ścinać. Jezu, ja raz z Sonarem grałem, to nie wiem czemu, garaż, w którym by było z 10 takich wózków. Na bogatości, panowie. Ale wyjaśnij mi czemu. Leci drzewo. Super. Dumny jestem. No serio! Drzewo mi się akurat tak zwaliło, że kłody mi się rzuciły w totalnie drugą stronę niż mam wózek, no. Jeez, man. Ile tych kłód jeszcze potrzeba? O Boże, 24. Masz w lewym do już wózek. Widzę, nieważne. Jeden wózek to jest 12 kłód. No, no to musimy dwa pełne wózki zabrać. O, to ja już mam chyba pełny. A ja jeszcze nie mam. Kłoda, nie uciekaj. Ja nadal ścinam. No już spada mi drzewo, okej. O, mam już pełen wózek, a ty? Ja prawie. Chociaż chyba już teraz będzie pełen. Mam taką nadzieję. Tak, pełen jest, dobra. Jeszcze będziemy potrzebować dodatkowych... A to nie jest to, jest 24 kłody na to, co my potrzebujemy ogólnie, no, a nie na ogólnie, to jest całość. To się sumuje. Tam jeszcze została jedna kłoda. To mam jeszcze też dwie z mojego starego drzewa, ale tu jest jeszcze jedna kłoda. Gotowe. Bingo. Save. No, przydałoby się. Save się przyda as fuck. Bo ostatni raz, jak zapisywaliśmy, to jeszcze duszliśmy. Musiałem się napić, oczywiście tym razem w realu. W złą stronę siedzę. Kurde, nie w tą stronę, nie chcę siedzieć. Dziękuję. Ognisko nam zgasło. Chyba to mięso, już. Dobra, czas teraz iść zbierać dużo patyków. Zrób sobie jak na patyki. Albo najlepiej dwa. Czyli widzę, że ten odcinek taki bardziej pod storage. No, znaczy ten odcinek, on to już jest pewnie z drugi. Dlatego ja go utnę do jednego odcinka. Co ja jeszcze zrobię? Ja tu zrobię jeszcze z tyłu domku taką inną rzecz. Ja to będę się bawił w montaż as fuck w tej serii. I to bardzo dużo będę się bawił w montaż. O, źle to ustawiłem. Coś czuję, że w tej serii będę więcej montował niż grał.
O, tu znaczy, kłoda jakaś leży. Zanurzcie dzisiaj, to tego nagramy to jest sporo. To będą tak ze 3 odcinki co najmniej. Okej, okay, proszę, ma przez stojaki. Ale right, trzeba więcej zbierać. Ja bym chętnie miał torbę na patyki, ale nie mam skóry zajęca. Więc wiesz co ja bym zrobił? Polowanie, ale noc się zbliża. Właśnie ja idę troszeczkę zapolować. Dobra, to idź się baw, bo ja nie mam nawet strzał. Ja właśnie mam i przez to chcę iść. I by the way, by się przydało. Nie, chociaż tu mamy znacznik, że tu jest dom. To możemy zrobić, jest okej. Okay. Ja sobie wezmę zwykłą dzidę, bo dzidą się szybciej to niszczy. A je masz dzidę skąd? No zrobiłem sobie. Dwa patyki łączysz ze sobą i masz dzidę. I spira masz, tak? I ty masz spirać. Ale to jest weak spear, a my potrzebujemy ten lepszy. No wiem, no człowieku, ale my nie mamy kości. W sensie tamten typek tam leży w sumie, ale... Czy mi się chce go nieść? Dobra, idę go zaniosę. Jeśli nie zniknął to nie jest jeszcze... jedyny, który tam leży. To nie jest jedyny, który tam leży. Ale zniknął, nie ma go już. Nie ma ciała. Łapaj kłodę. Ale jest ten mój. Ten mój leży. Łapaj kłodę. Cześć, bo tu robię kolację. Kolację z kanibala. I by the way, by się przydało tak troszeczkę tutaj jeszcze kilka rzeczy zrobić. Mianowicie... Kurde, nie mam miejsca już na patyki, no jaka bieda. Ui. Gdzie są potrzebne liście? No tu są. Jezu, jaki wiatr się zebrał. Wiatr halny. Dobra, czekaj. Dobra, dobudowałem kilka rzeczy. Dobra, potrzebuję... Nie, znaczy ja w nic. Masz tutaj. Wystarczy mi jeszcze kości, żebyś sobie zrobił ten. Ira. Myślę, że tak. Już, okej, czekaj. Trzymaj. Czekaj, jeszcze następna. I ostatnia. No, bo trzy są potrzebne. A to ty nie możesz dać kilku naraz? Przypadkiem? Nie, mogę dać tylko po jednej. Okej. Okay. Lepszy na dzidę. Super. Cieszę się niezmiernie. To ty idziesz na to polowanie, czy nie? Jest za późno, więc ja bym pora... Jeszcze nie mogę iść spać nawet. A jak jest tak ciemno, to ja tych kicei nie widzę, więc wiesz. Ja już ci to wcześniej mówiłem, że robi się późno, żeby pójść na polowanie, no okej. Okay. W ogóle co w tym garnku można robić? Znaczy wiem, że można przyrządzić coś. Stok. Możesz zbierać stok z drzewa. Tylko? Ale da się chyba garnek położyć na ogniu. No da się. I tam można chyba aloes i tak dalej sobie włożyć jakieś roślinki i ugotować. Tylko nie wiem jaki jest skład, żeby... Właśnie gotuję. Żeby zrobić zupę. Ja właśnie gotuję mięso i roślinki. Ej, to w sumie zrobię to na sok z drzewa, bo to się nam przyda. No ty, ale chodź na razie spać, co? No czekaj, już jak tu jestem, to już to zbuduję. Gdzie to było? To było chyba tutaj. Tylko zapamiętaj, żeby tego drzewa potem nie ścinać. Super, cieszę się. To jest w zakładce
tej takiej jasno niebieskiej. Gdzie? A tu, dobra, mam, nieważne. O Boże, ej! Skład, żeby to przyrządzić, to jest kilka kwiatków i jedno mięso. Dobra, zrobiłem. Jest to bardzo widoczne, więc raczej nie zetniesz tego drzewa. Ja będę pamiętał, który to jest. Okej. Okay. Ała. Dobra, teraz... Jaki ze zrobiłem kolor do domku? W sensie kolorek? A, tak, nie. No, że jest ustawiony taki, że nie powinniśmy... Lisołowy było wziąć. No, jest czerwony albo taki bardzo jasny żółty. Kurde, no to czerwony jest najlepszy. Będzie widoczny. No, więc dałem. Najpiękny dzień. Jestem kurde głodny. Ja też. Polowanie, idę. To idź. Ja zrobię tutaj suszarkę do mięsa w sumie. No. Bo się też przyda. Nie, czy iść po pizzę, czy po ryby? W sumie najlepiej i po to, i po to. Z czego pokicaje bardziej, no bo przecież skóra się nam przyda bardzo. Co, ale ryby też można łatwo zdobyć, więc tu jestem obok ryb. Czy te co jakieś są? Nie. Nie, ale się przynajmniej napiję wody. Ja też bym chętnie coś popolował, ale wolę zostać przy domku, pobudować kilka rzeczy przydatnych. Ogród robimy czy nie? Zbiornik na wodę mamy? Nie. Robimy. Zbiornik na wodę nie mamy. Gdzie by go postawić? Zbiornik na wodę byś mógł zrobić. Tego no właśnie stawiam. No kurde, patyka mi zabrakło, dosłownie jednego. No jeez, idę po więcej patyków. Tu. Dobra, latarka mi się już nie nada do niczego. Ej, znalazłem to wejście chyba do tego. Super. Zawsze możesz budować znacznik. Nie, to nie jest wejście, ale za to znalazłem kicaja. Tym bardziej się cieszę, kicaj ważniejszy. Kicaj mi właśnie spadł w ziemię. No to fajnie. Nie znalazłem tego. O nie, mam kicaja. Kurde. Jaszczur dotknął kicaja i się spłoszył. Jaszczur wie, że tam polujesz. Jaszczur go ostrzegł. Kurde, zsapałem się. Again. Ej, ty daleko nie jesteś w sumie. Dwa kicaje upolowałem. No i super. Sprawdzę sobie tutaj coś. Okej. Okay. Mógłbyś patyki zbierać po drodze. Robię to. Bo ja cały czas biegam, zbieram wszystko i przynoszę do tych. Ej, dwie kłody wypadły z kamienia. W sensie... Ot, ze skały wypadły. Zgliczowane jakieś były. Spoko. Nie zrobiłeś stojaka na kamienie? No jasne, że nie zrobiłeś. Nie. No debil. Z kim ja pracuję? Stojak na kamienie też się przyda, wiesz. Naprawdę. No raz muszę dorobić trochę więcej strzał. Nie. Kolejny kicaj. No ja ci w tej sprawie nie pomogę. Nie, znaczy się mam, bo tu się coś do zwierząt respi. Mam strasznie dużo piór, strasznie dużo mięsa. Wezmę te kłody, bo mnie denerwuje, jak tu skaczę porąbane jakieś.
No to fakt w ogóle. Kolejny kicej. Mamy 5 kłód w zapasie. Jakby komuś było potrzeba. A idę szukać dalej rzeczy. Ile już mam skóry kicaja? Bo jestem ciekawy nawet. Z 5? 4. Mógłbyś wyciszyć ten telefon, serio. Ups, sorry. Cały czas go słyszę. Cześć, chwilę. Nie, mi się zdawało. Cześć, bo coś tego sobie chcę zrobić na razie. Rób, rób, nie przeszkadzaj sobie. Jak tam sok z drzewa? Dobra, mam. To co się mam. Aha. Tu właśnie przyszedł znajomy. No. O, do patyków na raz. Teraz pytanie, czy zmienili to, czy to cały czas jest? Dobrze słyszałem, że ktoś tu biegnie. Wydupiej synek ode mnie. Aha, to one... Wiesz co, bo sobie zrobiłem na próbę te buty z królika. Ja już zrobiłem je sobie na tym świecie też i co? One zwiększają prędkość oraz powodują, że nas kanibale rzadziej zauważą. A, kamuflaż, no spoko. A czy one wyciszają nasze ruchy? No, czyli kamuflaż, no. Jak zwał, jak tak zwał, no. Jesus. Przydałoby mi się ubrania. Jaszur. Kurde, Jaszur, stój w miejscu. Dobra. Ja tu robię naprawdę pokaźne zapasy wszystkiego. Patyków i kamieni. A ja tu robię te... A czy wiesz co? Zrób pokaźne ten... Ilość tych na mięso, bo ja chyba ja tego trochę mam. Okej, zaraz porobię. Na razie wolę patyków nazbierać. Zaraz się będę w to bawił. Najpierw, żeby coś zbudować, muszę mieć z czego takiego. Jaki kurde mądry kicaj. Aż tak? Ej, strzelam w królika, a ten w momencie, kiedy strzała powinny go trafić, zapadł się w ziemię. Zapadł się w ziemię. No to faktycznie mądry. To nie są błędy gry, to jest bardzo mądry kicaj, który potrafi zapadać się pod ziemię. No kurde, bo one są jakieś magiczne. Jesteś w 100-milowym lesie? Tak. Chociaż po co ja to odkładam, dobra. Ej, wiesz co, nie. To jest zbyt dobre miejsce. Ja to miejsce oznaczę, bo co chwilę one się respią. Super. Pomyślałem, że suszarki możemy stawiać przy wodzie. Więc postawię ich tu. Ej, wiesz co? Ja zużyłem sobie 3 fury na te moje buty. No. A mam znowu kolejne 4. No to fajnie. Dobra, i to miejsce będzie oznaczone kolorem, nie wiem, szarym. Znaczy białym. Dobra, wracam się. Alright. Ja ci tutaj suszarki buduję. To ja trochę patyków zbiorę też. No to zbieraj. Patyki się przydadzą jak zawsze. Ja tutaj zrobiłem duży zapas, ale on się szybko kończy. Dobra, 5 suszarek ci wystarczy, człowieku. Więcej ci do szczęścia nie potrzeba. Teraz na bank.